Koniec roku to czas, kiedy samorządy planują budżety na nowy rok. Radni powiatu sieradzkiego 19 głosami za przyjęli projekt budżetu przygotowany przez zarząd powiatu. 5 opozycyjnych rajców wstrzymało się od głosu. Starosta sieradzki Dariusz Olejnik przyznaje, że to nie jest łatwy budżet. W każdym budżecie brakuje pieniędzy. Tak samo i w tym na 2014. Każda kwota, jaką byśmy posiadali dodatkowo, byłaby mile widziana, ale budżet jest tak skonstruowany, jakie są możliwości powiatu. Budżet niewiele odbiega od budżetu za poprzedni rok, bo jest to kwota po stronie dochodów ponad 112 milionów, po stronie wydatków 118 milionów. Jest to budżet inwestycyjny. Mimo kryzysu stawiamy jednak na inwestycje i będziemy się starać zrobić wszystko, żeby te inwestycje, które żeśmy sobie zaplanowali, zostały zrealizowane. Rzeczywiście planowanych inwestycji jest sporo. Przede wszystkim chodzi o drogi, które przysłużą się poprawie komunikacji na terenie powiatu sieradzkiego. Dla nas najważniejszą inwestycją, jeżeli chodzi o drogi, to jest przebudowa drogi Burzenin-Szynkielów. To jest pierwszy etap. Inwestycja, koszt inwestycji prawie 5 milionów złotych. Milion złotych to partnerstwo gminy Burzenin, która to zadeklarowała się wspomóc powiat w tej inwestycji. Następnie będziemy się starać o środki z zewnątrz i myślę, że ta inwestycja jako sztandarowa uda nam się ją po prostu w tym roku zrealizować. Ważną dla nas również inwestycją jest przebudowa odcinka drogi Błaszki-Sędzi-Mirowice. Tutaj również partnerstwo z gminą Błaszki. Wartość tej inwestycji to 800 tysięcy złotych. Kolejna inwestycja, którą planujemy zrobić, to przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa w kierunku Lututowa, a to jest znaczy od Klonowej do granicy powiatu sieradzkiego. Wartość tej inwestycji to 3,5 miliona złotych. I tutaj są pewne obawy, czy tą inwestycję uda nam się zrealizować, ponieważ nie możemy zbytnio liczyć na pomoc gminy Klonowa o partycypację w kosztach przebudowy tej drogi, ale myślę, że w jakiś sposób uda się te środki pozyskać i szczęśliwie zakończyć tą inwestycję. Ważną inwestycją będzie przebudowa drogi wewnętrznej w parku przy Zespole Szkół w Gruszczycach. Powstanie tam zatoka autobusowa, dzięki której znacznie poprawi się bezpieczeństwo uczniów. Koszt inwestycji planowany jest na 400 tysięcy złotych ze względu na to, że park jest zabytkowy i konieczny jest nadzór konserwatorski. Starosta sieradzki Dariusz Olejnik liczy jednak, że w przetargu uda się wyłonić tańszego wykonawcę. Powiat chce również zainwestować w oświatę. Ważną dla nas sprawą jest również przebudowa kanałów ciepłowniczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1. Od wielu lat przymierzaliśmy się do tego. Myślę, że w tym roku to uda nam się zrealizować. Kolejną inwestycją to jest dobudowanie klatki schodowej wraz z windą w domu, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, no nazwijmy to domem dziecka, bo dzisiaj zmieniło to nazwę. Ta inwestycja również od dawna oczekiwana i myślę, że doczekamy się szczęśliwego finału. Ważną rzeczą dla mieszkańców Sieradza, dla uczniów z terenu Sieradza i wszystkich uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych, to jest, chodzi mi tutaj o dokumentację na 4 boiska sportowe. To jest jedno boisko przy Jagiellończyku, jedno przy Żeromskim i po jednym w Zespole Szkół numer 1 i numer 2. To są boiska, które już od dawna aż się proszą, żeby zostały wybudowane. Chcę powiedzieć, że dobrze się stało, że mamy ministra z naszego terenu, ministra sportu. Liczę tutaj, że z jego strony będzie duże wsparcie, jeżeli chodzi o realizację już samych inwestycji. Od czegoś musimy zacząć. W tym roku 120 tysięcy przeznaczyliśmy na dokumentację. Boiska będą służyć nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom Sieradza. Powiat sieradzki przygotowuje się też na zmiany, jakie już wkrótce zajdą w gminie Złoczew. Samorządowcy czekają, kiedy kopalnia Bełchatów rozpocznie eksploatację złoża węgla brunatnego. Wpłynie to korzystnie na rozwój całego regionu. Powiat sieradzki już dzisiaj możemy powiedzieć, że skorzysta, ponieważ dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą realizacji
dwóch dokumentacji. Jedna dokumentacja to droga Wandalin-Klonowa, druga Złoczew-Rondo w Zwierzyńcu. Dofinansowanie z projektu to 90%. Po stronie powiatu sieradzkiego tylko 10%. Powiat sieradzki przygotowuje się też do nowego okresu programowania. Przyjęta przez radnych wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2029 umożliwi sięgnięcie po unijne dotacje.